tylko niejakiego tego baranka kiep, rozumiesz, takie okay. Sylwetki polskich gangsterów. No, chuj, prześmiewcze, nie? Rób sobie to, co mówię. Jak masz się pastwić swoim kontentem prześmiewczym, hejtem, wal we mnie, nie ma problemu, ja się nawet z tego pośmieję, nie? Ale ty, baranie, wrzuciłeś, kurwa, dzieci z naszych placówek, wyciągasz zdjęcia z jakichś turniei z odsłoniętymi twarzami dzieciaków, którymi się zajmujemy. Kurwa, czy nie zdajesz sobie sprawy, co ty, kurwa, robisz? Naprawdę te dzieciaki nie mają kolorowo w życiu, a ty w kontekście jakiś, kurwa, jakiś półświatka przestępczego, kurwa, gracie tymi dzieciakami? Kurwa, wiesz, one też to oglądają, kurwa, czy w ogóle nie macie serca? Wiesz, ja... Wieszajcie se na mnie psy, to nie ma z tym problemu, nie? Ja już... Nie będę się długo do tego odnosił, bo sam wróciłem z jacuzzi, jakoś Denis mnie zainspirował i zamierzałem tak naprawdę iść w kimę już, dlatego po prostu klasycznie to wypunktuję i będziemy mogli się rozejść. Po pierwsze, nie ja opublikowałem jakieś zdjęcia z tych twoich domów dziecka, a był to fragment z podcastu Uszalonego, gdzie usiłowałeś wybielić swój wizerunek kosztem tych dzieci. Wydaje mi się, że dobry człowiek z czystym sumieniem raczej nie ma potrzeby ani powodu, żeby chodzić z kamerą w dupie i fotografować każdą sekundę spędzoną z tymi dziećmi. Takie jest moje zdanie, niemniej jednak pomoc to pomoc, gdzieś tam i to oczywiście ma swoją wielką wartość. Po drugie, sam tworzysz chory wizerunek twoich fundacji, wrzucając pierw jakieś ujęcia z obdarowywaniem swoich podopiecznych, a później lecisz ze zbiórką na broń dla jakichś najemników, co próbują hajsy trzepać na Ukrainie. Było o tym multum artykułów także. Generalnie to jest jakaś kurwa groteska, ale przyzwyczaiłem się, że będzie coraz gorzej, więc weź, Patryk, odpal mi chociaż ten procent za twój angaż w przyszłym odcinku Gołców. Witam w grze.